Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMF FM. Robimy wszystko, żebyście byli najlepiej poinformowani. Może teraz coś z prasy? Tak. Masz coś? To ja mam coś, tak. Uwaga, co teraz się kradnie? No. Informacja z nadleśnictwa Józefów w województwie lubelskim. Gang kradł hurtowe ilości mchu z lasu. Jak nisko musisz upaść w gangsterskiej hierarchii, że nie wiem, zamiast narkotykami, zamiast handlem ludźmi, to kradniesz mech z lasu? Jak nisko upaść? No, na ściółkę. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Teraz doniesienia z polskiego show biznesu. Lewandowscy na wakacjach na Majorce. Niemożliwe. Co nie... Niemożliwe, mam sąsiadów lewandowskich, oni są non-stop na RODOS. Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką, więc... To nie ci twoi sąsiedzi, nie. Robert nie z Anną normalnie. Robert z Anną? Tak, jest nie, hit internetu. Kurde. Lewandowski Robert podszedł do biednych dzieci kopiących na ulicy i wziął im piłkę i zaczął swoje sztuczki piłkarskie tam pokazywa. Robert, no nie, no bój się Boga, taki bogaty, jeszcze dzieciom piłkę zabrał? Apeluję do sumienia Roberta Lewandowskiego. Oddaj dzieciom piłkę. I łopaty. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Słuchacze donoszą mi, że puściliście sobie beze mnie Tornero. Tak, bo nie masz licencji wyłącznej. To jest wstyd, hańba i robię focha i się mało tego, jeśli w niedzielę wygrają Włosi, to w poniedziałek obiecujemy też jeszcze zagrać Tornero. A spróbuj ta beze mnie. Teletubisie ogłosiły w social mediach, że są zaszczepione przeciw COVID-owi. No, Tinky Winky w sumie trochę nawet brzmi jak nazwa nowej szczepionki. No, to ja już to widzę, jak teraz po prostu ruszą tłumy do punktów szczepień. No, może być problem, bo akurat wielu rodziców na Teletubisie to ma uczulenie. Teletubisie mówią papa. Teletubisie mówią papa. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Powiem wam, że to na Śląsku jest teraz hicior po prostu. Hit Bednarka, Pulok. Jedziemy, leciły po prostu. Naprawdę typowo śląski szlagier. Wodzionka i to. Dobra, to szybko zmieniamy temat. Uwaga, 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 jest apel naukowców. Nie spuszczajcie narkotyków w wodzie. Zrobiono badania, okazuje się, że w pobliżu dużych miast ryby w rzekach uzależniają się od spuszczanej w wodzie kokainy. No i weź tu teraz zaufaj złotej rybce, nie? Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. To dzieci, co jest niesamowite? Co jest? Wam, znaczy się w ogóle naszym słuchaczom. Polski Sejm się sypie! Ha! Ale mówisz o posłach czy budynku? O posłach budynku teraz, o budynku akurat. Dach przecieka, a Artur Dziambor z Konfederacji nagrał wideo, na którym widać, jak po Sejmie, uwaga, biegają mrówki, psiakostka. Mnie to nie dziwi. Może to są mrówki pani Pawłowicz. To znaczy? Ona tam ciągle je, okruszki spadają, cukier się sypie, wiecie, no tak. Mróweczka przychodzi. Albo plagi egipskie przyszły za to, co się tam dzieje. No. Ale powiem wam, mrówki tam długo nie wytrzymają. Człowieku, to jest Sejm, tam się nie pracuje, a mrówki są pracowite. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Mabel. Mad Love w RMF FM. Z nami jesteście najlepiej poinformowani. To jest informacja rządowa. Willa w Łańsku, to jest warmińsko-mazurskie, tradycyjnie przynależna premierowi, tak zwana premierówka. Ma przejść remont za, uwaga, 1 600 000 zł. O, jak tanio. Co tam mają remontować? To jest w przetargu, czytam, między innymi balustrada z mlecznego szkła, panele słoneczne na dachu, ale i uwaga, podświetlany nocą bidet. Ale dobra, czym podświetlany, żeby nie było potem, że się okaże, że zamiast poświaty są poślady. Wstawaj, szkoda lata, tylko z RMF FM.